Ty, szefie, jak to z tymi zasadami Fame MMA? A, miałem im powiedzieć, że będę prezesem na zasadach Fame MMA, tak mi mówiłaś i zapomniałem. Zapomniałaś się z tego stresu po prostu. Może tak, ale wydaje mi się, że i tak dobrze wypadłem. Jak myślisz, kto z was wypadł lepiej w takim razie, ty czy Arek? Myślę, że ja. Było poparcie tubu. Jak krzyczałem prezydenturą w tańculi. Okej, okay. W ogóle walka, potencjalna wasza walka, mówiono już o niej praktycznie rok temu. Arek cały czas gdzieś tam nagłaśniał, że on bardzo by chciał z tobą. Jak to wyszło z tą walką? To federacja zaproponowała, czy bardziej Arek nalegał, aż w końcu mu ulegli? Znaczy, no ja też proponowałem z menadżerem, no i tak federacja się zastanawiała, aż w końcu się zdecydowała. Cieszysz się, że powracasz? Co prawda dopiero za parę miesięcy, ale gdzieś już to w głowie pewnie jest, nie? Te emocje powrócą. Tak, jak najbardziej się cieszę. Idę zdobyć drugi pas, to moje marzenie mieć dwa pasy, więc super. Ta przerwa, myślisz, że tobie służy? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale wolałem walczyć częściej, nie? Bo jednak, no nie, no, częściej chcę się bić, to nie ja tak zadecydowałem, że się tak biję rzadko. Od czego to zależy? Ja myślę, że rywale po prostu nie chcą się podejmować rękawicy. To jest tylko kwestia, że po prostu nie dogadaliśmy, tam poprzednia umowa mi się skończyła i nie dogadaliśmy na czas mojej kolejnej walki. Mieli już na tą galę zapełnioną kartę, więc no nie zdążyliśmy tego dogadać. No i na kolejną dopiero, ale myślę, że jako prezes, samozwańczy prezes Polskiego Związku Freakfighterów będę mieć lepszą pozycję do negocjacji. To z pewnością, a czy jakby dzisiaj jakiś z zawodników wypadł, byłbyś w stanie wejść na zastępstwo? Myślę, że tak. Jak ocenisz postęp i progres Mateusza Fidlowera, bo miał przyjemność walczyć z twoim poprzednim rywalem, który ostatnie swoje 3 walki chyba, tak? Ostatnia była z tobą przegrana, znaczy pierwsza przegrana, ta zła passa, była z tobą, nie? Później była walka na gali takiej mniej znanej. Walczył gdzieś. Tak, tak, tak. Ja nie wiem. To była gala, gdzie jechaliśmy do... Pamiętasz? Dobra, nie reklamuj, ale nie wiem, gdzie on walczył. Czy ostatnie walki? No widzisz, no to zła passa. Nie widziałem dokładnie tej walki, bo zaraz wychodziłem, ale no co, ponoć się bardzo dobrze pokazał. To już widziałem, że był na górze i w ogóle, więc może jeszcze jakaś walka i może walka o pas 7-7? Ja widziałem chyba, że Kacper Błoński wyszedł od razu zaprosić go chyba do pojedynku. A, no to jak wygra z Kacprem, myślę, że walka o pas 7-7 jak najbardziej. Arek Tańcula też dawno nie walczył, kiedy ostatnio z rodziną Murańskich, nie? Też jakaś tam przerwa u niego nastąpi. Wiem, że się ostro przygotowuje, a co do twoich treningów? Jestem ciekawa, czy trochę to zaniedbałeś i gdzieś tam poleciałeś w ten przysłowiowy melanż, jak to lubisz robić? No, trochę melanżowałem, ale ostatnio też się troszkę wziąłem za treningi. Był melanż i treningi, więc nie było aż tak źle. Jak to jest z tym freakfighterem u ciebie? Jesteś freakfighterem czy jednak sportowcem? Zdania są podzielone. Dużo osób krytykuje to, że ty się porównujesz do freakfightowców. Nie, no freakfighterem jestem. Ja jestem freakfighterem, jestem freakiem, jestem mistrzem freaków i co? Melanż, treningi, no. Chyba TikToker wydał, no? Melanż. A nie, to melanż to śpiewa ten, miły pan. Czy nie o to ci chodzi? Jakaś piosenka youtuberów, ale no, nieważne. Jestem ciekawa, czy stawiałeś dzisiaj na kogoś, czy kupony weszły? No stawiałem, ale Krycha mi już zepsuł kupon. Teraz jest Alan Bandura, no to... Przeceniłeś jego umiejętności w takim razie. No na Alana też stawiałem, to zobaczymy. Stawiałem, że trąba dubiel skończy się na punkty Murański. Z pasu też na punkty i Filipek Lew przed czasem. I to mi weszło pierwsze, no Krycha mi nie wszedł i no, to już kupon zryty, nie? Ale ciekawe imię też, czy wejdą pozostałe. To jak polecasz obstawić widzom kupon na Fame 17, jeżeli chodzi o walkę o pas? No, na pewno warto na mnie stawiać. Myślę, że będę underdogiem i będzie można zarobić. Ale jak mają to zrobić? Postawić przed czasem, na punkty? Nie, po prostu. Stawiajcie na wiewióra, bo warto, będzie można dużo zarobić, ale patrz w ogóle, odkąd ciebie nie ma, ile powstało różnych dziwnych wątków na konferencjach i takich sytuacji, których chyba się nie spodziewaliśmy, jeśli chodzi, czy to o występy Pasuta, czy o same sytuacje z rodziną Murańskich. Zobacz, że Mateusz już nie jeździ z Jackiem na konferencji na przykład. Ciebie ostatnio też chyba nie było na konferencjach? Nie było mnie. Nie było. A śledzisz w ogóle ten świat? No coś tam śledzę, ale ostatnio przyznam się, że tej konferencji w sumie nie oglądałem, tylko urywki widziałem, więc tak nie do końca jestem w stanie się wypowiedzieć, ale coś tam mogę odpowiedzieć, jak spytasz. Znaczy nie, no jestem ciekawa po prostu z samego występu Pasuta, czy ty się trochę zainspirowałeś nim, jeżeli chodzi o twój dzisiejszy taki styl?
Powiedziałbym, że nie, bo ja sam na to wpadłem. Po prostu mi taki pomysł do głowy przyszedł. Ale jak się tak zastanowię, możliwe, że gdzieś tam z tyłu głowy był inspiracją. Wiesz, ja na to sam wpadłem, tak, ale czy bym się odważył takie coś zrobić samemu, jeśli wcześniej podobnego czegoś nie robił pasu, takich przebieranek i tak dalej. Może bałbym się, że będzie mówić ludzie, że cringe'owe i w ogóle. Więc możliwe, że trochę się zainspirowałem, ale nie bezpośrednio. Dymy Jacka Murańskiego i to, jak dużo osób jest za Fejmem bez Murańskich. Wiesz co, jest dużo osób, tak mówi, ale chce oglądać tego Fejma. To jest tak, wiesz, tak gadają, że chcą, nie chcą tego Murana, ale i tak go chcą zobaczyć. Wiesz, o co chodzi? Że mówią, Fejm bez Murańskich, on jest zryty i tak dalej. Faktycznie przegina w wielu sytuacjach, ale i tak w wielu sytuacjach te same osoby, które tak mówią, wykupują później pay-per-view, żeby zobaczyć walkę Jacka Murańskiego. Jak myślisz, dlaczego Mateusz przestał się pojawiać na eventach? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie do końca jestem, nie do końca śledzę to wszystko tak dokładnie ostatnio, przyznam się szczerze. A powinienem jako przyszły prezes, tak? Więc dużo do nadrobienia. Że tak powiem, zaniedbałeś stanowisko. No zaniedbałem, ale no niedawno wpadłem na to, że będę kandydować, więc od teraz będę już wszystko śledził. Tam na Instagramie też będę działał jako prezes. Rozumiem, że przejmujesz wszystkie social media i wszystkie sprawy związane z marketingiem odnośnie Fejmu. Podpisali umowę na 3 lata ponownie z BetClickiem. Może tutaj się wypowiesz jako przyszły prezes. To bardzo dobrze. Tak. Tak. Co jeszcze się zmieniło, prezesie? Nie wiem. Sylwester Wardenga zostanie, czy jednak odejdzie? Kurczę, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że jest duża szansa, że odejdzie, ale być może zostanie. Czego by chciał? Ja bym chciał, żeby został. Ty chyba nie miałeś przyjemności uczestniczyć w konferencji, gdy on prowadził, nie? O, czy... Nie no, miałem, przecież ja z Krychą się biłem ostatnio. No to kiedy? Nie aż tak dawno z Krychą się biłem, w marcu, tak? W maju. A to już był. Był. Jeszcze wcześniej, jak byłem na konferencji, tak na dostawkę, jak z miałem tam ze Ferrariego wejść. No widzisz, jak nie pamiętasz. Czy ty w ogóle zatęskniłeś za tym całym światem i otoczką? Bo wiemy, że to jest niespotykane i niecodzienne, co się wydarza tutaj u nas na O, widzisz, to gdyby nie Krycha, może by mi kupon wszedł. Widzisz, Krycha, co zrobiłeś? Ile straciłeś? No, nawet nie chcesz mówić. Nie no, postawiłem niedużo postawiłem, bo 150 zł. Ale do wygrania miałem 1000 zł. Niestety Marty Renty popsuła kupon, a naprawdę był taki dobry kurs, tak samo jak był dobry kurs na Patrykosa, nie? 6,75. Ale Patrykos, to myślę, że bardzo małe szanse miał. Też w ogóle, chyba właśnie nie. Nie wiem, czy to był Fitlover, czy nie, też był taki dobry kurs, ale pomijając, tęskniłeś za tym światem? Pewnie, że tęskniłem, ale no co, no bez przesady, aż tak dawno nie walczyłem, no, znaczy, to kiedy, no w marcu, no to nie jest aż tak dawno, znaczy w maju. Tak, ale wiesz, ty jesteś jednym z tych zawodników, którzy jak nie walczą, nie pokazują się na tych wszystkich eventach. Nie no, czasami się pokazuje, na Fame MMA jestem zawsze, nawet jak walczę. Wszyscy są na konferencjach, wszystko, nie, tak nie wiesz, prawda, się, większość. Nie, nieprawda, mniejszość. Na przykład Arek. Dobra, Arek się w chuj pokazuje. Arek. No ale no nie wszyscy, no. Marcin Wrzosek by chciał walki z tobą. No ale to jako ten, jako prezes, jako samozwańczy prezes Polskiego Związku Freakfighterów, myślę, że bardzo ważnym postulatem jest to, by nie wprowadzać freaków do zawodowców. By zawodowców do freaków. Freaki są freakami, a zawodowcy, co sobie w UFC walczyli, czy w KSW, no to są mega sportowcy, ale niech dalej walczą jako sportowcy, a nie, że z freakami chcą się bić, bo to jest bez sensu. Dlatego on bardzo mocno za każdym razem podkreśla to, że ty nie znajdujesz się na liście freaków, być może dlatego, że pragnie tej walki. No, myślę, że tak, dlatego tak gada. Ale patrz, jak to jest, że ty jesteś tak pożądany, czy to właśnie przez Marcina Wrzoska, czy to przez Arka Tańcura, założę się, że jest jeszcze kilku innych sportowców i rywali, którzy pragną tego, by odebrać tobie ten pas. Czy to jest kwestia tego pasa, czy twojej osoby? No pasa. Zawsze no moja mama mówi... Nie wziąłem pasa, bo teraz walczymy o drugi pas, 8-4, który mam zdobyć, więc po co miałem ten 7-7? Bo ty stary, zawsze jesteś z pasem. Moja mama to cię kojarzy z tego, że ty wszędzie chodzisz z pasem. No a co mam nie chodzić, bo bez pasa chodzić... Nie no, ale tutaj teczkę, no to bez sensu. Teczkę. Ja myślałam w ogóle, czy ty tam masz jakieś, wiesz, zapisane... Nie no, mam podpisane.
Patrz. Pokaż papiery. Papiery na Nie no, bo są papiery na tańcule. Proszę bardzo. Oświadczenie. Ja, Arkadiusz Tańcula, oświadczam, że po przegranej walce z Maksymilianem Wiewiórką ustępuję ze stanowiska samozwańczego prezesa Polskiego Związku Freak Fighterów. I nawet podpis jest, co prawda pewnie nie Arkadiusza. Nie no, Arkadiusza podpisał. Tak? Podpisał, na wizji, tak. Areczku, ale sobie nagrabiłeś. No nic, dziękuję tobie bardzo za rozmowę, prezesie, przyszły prezesie. Dziękuję. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła mówić prezes. I co? I do zobaczenia na waleczce. Dziękuję, dziękuję. Będziesz mogła śpiewać ubu dubu, niechaj żyje prezes naszego klubu, niechaj żyje prezes nasz. Śpiewaj mi tak. Będę tak śpiewała. Dzięki.